Jakie pierwsze odczucia są? Kurczę, szczęśliwy jestem. Aczkolwiek, no wiadomo, nie smakuje to tak, jakby to smakowało 2 tygodnie temu, nie? Bo fajnie, ja jestem jednak stworzony do tego, żeby walczyć przy kibicach, wiesz, tłumy, arena. Wiesz, jak to, kurczę, fajnie, nie? Wtedy jest. Czuć to, wiesz, takie jakby kolejnego, wiesz, kolejnego zawodnika w klatce, nie? Który, wiesz, siedzi na plecach i daje sił, nie? Zaskoczony jesteś tym, że udawało ci się przetaczać Denisa, bo wielu sądziło w tym i ja, że on będzie silniejszy w tym parterze, a jednak to ty go przetaczałeś i często byłeś z góry. No widzisz, zawsze technika ponad siłę. Wiesz, no, mimo że nie zrobiłem tego parteru jakoś super dużo, no to czułem się jakoś w miarę bezpiecznie i wiesz, ja też wiem, że Denis nie charakteryzuje się jakiejś tam wysokiej klasy tą płaszczyzną, więc mogłem sobie, powiedzmy, pozwolić na to, ale siłą rzeczy starałem się cały czas trzeźwo myśleć. To było najważniejsze, żeby mieć spokojnie poukładane w głowie i przypominałem sobie tylko, co tam na treningach było, jak zrobić, żeby zrobić to lepiej niż jest. Zapytam Cię o te kopnięcia z przeskoku, które robiłeś. To miał być plan na Denisa, bo najpierw na tułów, a później było w kierunku głowy, bodajże w trzeciej rundzie. No tak, generalnie kickboksersko chciałem dość mocno pracować, dużo kopać, dużo, no po prostu pokazać kunszt full kontaktu. Z tego się wywodzę i według mnie to jest najładniejsza forma ringowa kickboksingu, więc mimo wszystko to, ale nie czułem się dzisiaj jakoś super dobrze w tej płaszczyźnie. Uważam, że tak na dobrą sprawę ten parter wyszedł lepiej niż stójka, ale no też dlatego, że trochę zardzawiało jest, na ponad rok nie walczyłem, więc to tak... No inaczej, nie? Ale fajna walka na powrót. To jeszcze jedno pytanie. Zapytam Ciebie, bo 30 sekund przed końcem walki już w zasadzie wyglądało na to, że Ty jesteś pewny, że jest punktowe zwycięstwo i zacząłeś bardziej chodzić na nogach. Tak, tak. Wiesz, zwróciłem uwagę przede wszystkim na regulamin, jak zawsze. Nie? Słynę z tego, że czytam regulamin i wiem, jak walczyć. Dlatego też wiedziałem, że prowadzę na punkty tą walkę. No, myślę, że więcej trafiałem celnych ciosów. I ta właśnie przewaga w parterze, tak? Jeżeli doprowadzi się do parteru i utrzyma się, powiedzmy, czasowo dłużej, czy tam więcej tych sprowadzeń, ja do końca aż tak nie wiem, jak to wygląda, ale wiem, że to daje dużą przewagę, no to wiedziałem sobie, policzyłem rundy. Dobra, bajera, chcesz wygrać? Zapraszam do mnie. Jeżeli chodzi o Denisa, bardziej zaskoczyły Cię jego umiejętności, to jak się poprawił od ostatniej swojej walki z Alanem, czy jego zachowanie po walce i po werdykcie? Bardziej zaskoczony jestem jego ogólnym zachowaniem od jakiegoś czasu. Bardzo pozytywnie zaskoczony, co prawda, i cieszę się, że tak to wygląda. Umiejętności też lepsze, ale no, mimo wszystko no, to ja jestem mistrzem. Mateusz, właśnie wywodzi się z tych sportów stójkowych, z kickboxingu. Dzisiaj miałeś okazję pokulać się w parterze, poturlać się w parterze. Powiedz nam, co poczułeś, kiedy znalazłeś się właśnie w tej zupełnie innej płaszczyźnie, niż z której się wywodzisz? Dzisiaj czułem duży spokój i no chyba było widać to właśnie, że nie wykonywałem jakichś dużo zbędnych ruchów, które będą przeszkadzać. No wiadomo, znawcy się doszukają, ale tak na ogół patrzeć. Tylko raczej starałem się robić wszystko tak, żeby poprawiać swoją sytuację i przynosiło to jakiś tam efekt. Jak wstałeś, widać było jednak, że te ręce poczuły zupełnie inny wysiłek fizyczny. Sam powiedziałeś w wywiadzie po walce, że były jak z waty. Tak, dokładnie. To było właśnie najgorsze uczucie w tej walce. Gdy pierwszy raz właśnie wstaliśmy z tego parteru, poczułem ręce, przede wszystkim ręce. Nogi nie były aż tak straszne, ale ręce, myślę, no kurczę, gąbka, nie, myślę, co teraz? Po chwili już było troszeczkę lepiej, ale mimo wszystko ta zmiana jakby wykorzystania mięśni bardzo mocno wpłynęła. Nie? No ja jestem stójkowiczem, więc te zrywy bardziej są takie przy uderzeniach, a w płaszczyźnie parterowej więcej takich izometrycznych napięć, do których nie jestem mimo wszystko przyzwyczajony i to jednak mocno mnie wypompowało. Ja Cię, Mateusz, muszę zapytać o przebieg tych trzech rund, bo ta pierwsza runda to jednak widzieliśmy karty walk, była na koniec Denisa, druga była ewidentnie Twoja, no i ta trzecia. Chciałbym, żebyś przeanalizował te trzy rundy, jak się czułeś na przestrzeni całej tej walki.
Wiesz co, tak podczas walki analizowałem sobie cały czas i wiedziałem, że pierwszą rundę przegrałem, ale wykorzystałem ją też bardzo dobrze właśnie dzięki temu parterowi i ogólnie całej rundzie. Przegląd miałem właśnie, co Denis potrafi, na co zwraca uwagę, co też dla mnie było korzystne, że... Dla mnie było korzystne to, że wiesz, że dużo kopał tych high kicków, były widoczne i sobie je przyjmowałem, nawet jak zeszliśmy do parteru, to też wiedziałem, że nie mogę się dużo spinać, tylko raczej odpoczywać, bo druga runda będzie moja, więc spokojnie, może nie tyle, że specjalnie oddałem tą pierwszą rundę, ale jak się potoczyła w ten sposób, myślę, dobra, spokojnie, teraz jedziemy dalej, wydolnościowo, umiejętnościami, jestem lepszy, no to doświadczenie i ogień. Zaskoczył cię Denis tym, bo jednak on próbował tej klamry, on jednak próbował tych rzutów takich pusuplesów. Jeden mu wyszedł. Czy zaskoczyło cię to, czy że on nie chce się bić w stójce, tylko to on próbuje sprowadzać tę walkę do parteru? Poniekąd przygotowywałem się, nie? No i widać to było chyba w klatce, ale siłą rzeczy wiedziałem, że gdy dojdzie do sytuacji takiej, że Denis się zmęczy i dobrze też wiedział, że gdy już będzie miał sytuację z góry w parterze, no to że będzie się męczyć troszeczkę mniej, no i to będzie rzutować dla niego pozytywnie, jeżeli chodzi o werdykt, nie? Więc wiedziałem, że będzie mógł się uciekać do tego. No i byłem przygotowany, bo parę razy akurat nie zblokowałem te rzuty i to tylko jemu odebrało energię. No właśnie miałem zapytać, czy czułeś tą przewagę fizyczną na jakimś etapie? Wiadomo, że w pierwszej rundzie no, ona była pewnie większa, ale w raz upływem pojedynku pewnie ta siła malała. Tak, właśnie o to chodzi, nie? Że no jednak ten glikogen z mięśni wyleciał i już było takie kurcze mięśnie watowate i... Były momenty, że gdzie wcześniej były cały czas napięte, tak już później już to były takie momenty, że czułem większy luz, nie? Że to ja mogłem jednak dociskać się i męczyć go, aniżeli on mnie, wiesz, miał swoim ciężarem czy siłą właśnie przygniatać. Mateusz, jest po walce, Arek Pawłowski ogłosił wynik, wygrałeś decyzją sędziów. Denis dostaje mikrofon i nagle pojawia się ten gest podania ręki przez Denisa w twoją stronę. Zaskoczony byłeś, że Denis jako pierwszy wyciągnął do ciebie dłoń? Tak. Zaskoczyłem się, ale wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy liczyłem na to, że jednak może akurat nie tak się to rozwiąże. I fajnie, że tak wyszło i później drugi raz kleiliśmy łapę, bo no jednak kurczę, no dobrze, że Denis, no jeszcze raz powtórzę, że zmienił swój jakby tor i troszeczkę w innym kierunku zmierza. Fajnie, cieszę się. Podsumowując cały twój występ na gali High League 3, zadowolony jesteś z tego, jak się zaprezentowałeś kibicom, jak pokazałeś siebie, bo jesteś nowy w tym wszystkim. Powiedz nam, jak to oceniasz przez pryzmat czasu? Jesteśmy na świeżo po gali. To tylko tyle z moich umiejętności. Oj, przepraszam, a będzie tyle, więc będzie na pewno lepiej, wiecie? Nie przygotowałem się do tego pojedynku w mojej ocenie tak, jak powinienem i myślę, że stać mnie na wiele, wiele, wiele więcej. A żałujesz tego wejścia do Free Fightów, czy wręcz jesteś zadowolony, że ta inna, nowa publika cię zobaczyła i jak jesteś w stanie to ocenić? Czy uważasz, że zyskałeś, czy bardziej straciłeś na tym wizerunkowo? Nie żałuję przede wszystkim decyzji. Cieszę się, że tak sprawy się potoczyły. I generalnie wydaje mi się, że nie jestem zły. Nie jestem zły. Staram się przekazywać i prezentować wartości raczej pozytywne i no takie po prostu normalne. Wiadomo, każdy człowiek robi, jest różny, robi gafy i nieraz mówi różne rzeczy, ale no, co, jesteśmy ludźmi i tyle. Jakie, na koniec może zapytam, jakie plany teraz startowe, bo mogłeś walczyć na Gromdzie, nie mogłeś, bo walkę przełożyli, więc jak teraz to będzie wyglądać? Kurczę, najpierw wakacje, dajcie mi trochę poleżeć i podpoczywać, ale na pewno następna moja walka to Gromda na Gromdzie 10 i walka o pas, także... Champ is here. Ja mam jeszcze pytanie, bo wczoraj na ważeniu powiedziałeś, że te dwa tygodnie to dla ciebie bardzo dużo zmieniły, że to było na twoją niekorzyść. Czy dzisiaj też tak uważasz i żałujesz tego, że jednak te dwa tygodnie dłużej musiałeś poczekać na walkę?
Z wielu względów tak, ale jak to się mówi, zwycięzców się nie rozlicza, więc nie chcę o tym mówić. Dlatego Mateusz, gratulujemy Ci serdecznie, jeszcze raz dziękujemy. No i co, liczymy, że spotkamy się jeszcze na galach High League, bądź na innych galach freakowych i jeszcze dasz pokaz tych umiejętności, których nam pokazałeś tyle, chcesz pokazać jeszcze więcej. Jeszcze nie skończyłem, to dopiero rozgrzewka. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.